Cześć. Dzień dobry. Witajcie. Gotujemy wspólnie w kuchni Oli. Jola. Grzegorz, syn. Dzisiaj będziemy robili taką przekąskę, przystawkę. Co to będzie? To będą pieczarki faszerowane ryżem. Super. Już się nie mogę doczekać. Czego będziemy potrzebowali do naszych pieczarek? Do naszych pieczarek będziemy potrzebować przede wszystkim pieczarek. Takich dużych? Dużych. Pomidorów. Sera żółtego. Tak, startego. Startego. Tutaj mamy pokrojone nóżki naszych pieczarek. Tak, wykorzystaliśmy wszystko. Ryż, masło, natkę pietruszki, cebulę, olej, sól, pieprz i majeranek. Majeranek, tak. I zaczynamy. Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Włącz kuchenkę. Tak. Średni ogień? Średni ogień, żeby nam się nie spaliło. Na patelnię daj masło, proszę. Jasne. Wlej olej. I poczekamy, żeby nam się połączyło. Musi się rozpuścić? Rozpuścić, tak. Często dostajemy pytania, co przygotować jako taką przekąskę, na przykład, nie wiem, na grill albo na parapetówkę. No to jest super przekąska, super. Tak. I te pieczarki można jeść i na ciepło, i na zimno. Tak. No właśnie, to jest fajne. Czyli mogę też na imieniny zrobić. Oczywiście. Zrobione. Co teraz? Teraz dajemy cebulę. I teraz najgorsza część roboty. Lubisz to? Nienawidzę. nienawidzę. Ja mam tak strasznie wrażliwe oczy. Nienawidzę. Dobrze, że nie musiałem jej kroić. To nie ja pokroiłem tę cebulę, tylko mama. Twoja ulubiona cebula już się podsmażyła troszkę? Tak, zrobiła się taka pomarańczowo-żółta na brzegach. Już nie będziesz płakał. Już nie będę płakał. I teraz dodamy pokrojone nóżki pieczarek, proszę. Okej. Nic nie marnujemy, nóżki idą do tego, a kapelusze tutaj nam zostały. I mieszamy, i smażymy. Smażymmy, dobrze. Delikatnie posolę. Tak, żeby trochę puściły też wody. Wody, soku. Soku, tak. Ja staram się zawsze solić na różnych etapach, tak, ja bo też. Wtedy ten smak jest lepszy. O, jak? Podsmażyło się, wyłącz kuchenkę. Jasne. Staw na bok. Dobrze, że nam się już nie smażyło. Dodajemy teraz ryż. Dobrze. Musimy to wymieszać dokładnie. Musimy dokładnie to wymieszać. Nam się połączyło, żeby tego... Ładnie pachnie. Dobrze, to już wymieszałam. Tak. Teraz damy połowę naszego sera. Dobrze, żeby taki ser ktoś tak trochę rozpuszczył. Tak, roztopi nam się ładnie. Już musimy to wymieszać. Ja widzę, już się trochę topi. Super. Ale wiesz co, ty już teraz będziesz mógł dodać przypraw. Tak? Tak. Od czego zaczynamy? Sól. Najpierw sól? Tak. Dobrze. A ja będę mieszać, ty dodawaj. Wystarczy, nie? Pieprzu teraz. Nie żałujemy pieprzu. Tak. Pieczarki lubią pieprz, prawda? Lubią. Grzyby w ogóle lubią pieprz. No. Dobra. Znaczy, jeżeli ktoś chce mniej, to może mniej dać. Ależ oczywiście. Ale ja lubię, bardzo lubię. W ogóle przyprawy każdy według swojego gustu powinien dodawać. Są różne. Ja bardzo lubię, akurat ja bardzo lubię z grzybami pieprz, także... Ale to... teraz jeszcze majeranek tutaj dosyć. Ile? No tak łyżeczkę. Dobra, mamy. Tak, wymieszamy. Już bardzo ładnie pachnie, bo ta cebulka z tym pieprzem ma taki intensywny zapach. I jak myślisz, czego nam tu jeszcze brakuje? Czegoś zielonego? No dokładnie. Bo natka da nam taki powiew świeżości, no i fajnie jak coś jest zielone. O, teraz zaczyna wyglądać super, pięknie. Chcesz teraz ty pomieszać? Proszę. A powiedz mi, mógłbym dodać na przykład szczypiorek? Pewnie, że mógłbyś. Czyli jeżeli mam na przykład, jeżeli ktoś woli kolendrę, nie wszyscy lubią kolendrę, ale ktoś woli kolendrę, to też można dodać kolendrę albo szczypiorek, albo to, co mamy zielone. Albo nawet tak naprawdę poszatkowaną natkę z marchewki, bo dużo osób nie wie, ale to jest jadalne jak najbardziej. Można spokojnie dodać, będzie ładnie wyglądało. Wydaje mi się, że wymieszałem, wiesz? Tak, mogę sprawdzić. Proszę bardzo. Kontrola jakości. Wykonana misja. Wykonana, tylko teraz to ładnie musimy w jedną tą stronę zsunąć i będziemy faszerować nasze kapelusze. Mam łyżkę. Aha, ja też. Ile nakładamy? Tak, żeby zostawić... Tak, zaraz tobie pokażę. Dobra. Tak, ubijamy tam, żeby było pełno, ciasno. Zasada dobrej gospodyni. Jak fasz gdzieś jest, to powinno być go sporo, prawda? Tak. Ja lubię. Ja w pierogach lubię, żeby były pękate. Lubię, jak jest dużo farszu wszędzie, to mi się wydaje, że tutaj będzie tak samo. Okej, czyli aż po brzegi. Aż po brzegi, ale żeby nie było spoza. Czyli tak musi być na równi z naszym kapeluszem, tak? Tak, dokładnie.
widzisz? Mhm. Na razie położymy tutaj i tak następne sobie. Dobra, to robimy. Faszerujemy. Pytacie się zapewne, co się stanie z resztką farszu. Po prostu go zjemy bez pieczarek. Pięknie. Posypiemy serem. Tak, tak, żeby ubijmy, tak... ubijemy trochę. I teraz będziemy układać na wierzchu pomidorki. Plasterki po prostu. Plasterki, tak? Tylko wiesz co, musimy dopasowywać, bo tu są wielkością? Różne wielkości, tak. Czyli do największej pieczarki największy plasterek. O, tak. Tak, dokładnie. Teraz to prawiamy pieprzem i solą? Tak, tak. Solą nie za dużo, bo wpuści sok jeszcze więcej pomidor, ale pieprz. Tak. Soli tak delikatnie. Delikatnie, troszeczkę tylko. Tak, o. Tak, tyci. Tak do smaku. I posypiemy natką jeszcze z wierzchu. Dobrze. I teraz do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni, na 15-20 minut. Grzanie góra-dół? Grzanie góra-dół. Dobra, lecimy. 20 minut minęło. Mogę wciągać? Oczywiście. O, proszę. Jakie piękne. Ale jakie smaczne będą. Super. Czy już są gotowe? Możemy podawać. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Koniecznie zainstalujcie aplikację Przepisy Joli, wtedy dostaniecie powiadomienia o wszystkich nowych przepisach. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.